nie do końca wszystkich rzeczy pamiętam. To było najgorsze. Mam takie przebłyski i to, co pamiętam, to zawsze obok siebie tego mojego męża, no bo jednak nie mogłam niektóre rzeczy zrobić. Od dzieciństwa zawsze i tańczyłam, i ćwiczyłam, i jeździłam na nartach, i dużo podróżowaliśmy, i dużo jeździliśmy na rowerach. Było to aktywne, więc nie było takiego czego, żebyśmy spędzili weekend siedząc w domu na kanapach, oglądając telewizję. Będąc na kajakach, znajomi zobaczyli, że mam całe łokcie sina. I z chwilą, kiedy wróciłam do domu, to zapisałam się do lekarza, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Okazało się, że mam bardzo słabą morfologię, czyli niska hemoglobina, bardzo niskie płytki krwi. No generalnie cała morfologia była słaba. 4 września dostałam skierowanie na CITO do szpitala na Indiri Gandhi, do instytutu, no i tam zaczęto mi robić badania. Oczywiście na początku nikt nie wiedział, co mi jest. Byłam tak w stanie krytycznym, że ciężko mi było niektóre rzeczy pamiętać, więc mam taki przebłyski w głowie tutaj. Pamiętam, że na korytarzu leżałam, białe światło pamiętam i te pierwsze 2 dni zaczęto mnie diagnozować. Krew miałam non stop pobierana, badania były robione non stop przez te 2 dni. I drugiego dnia, to pamiętam jak dziś, przyszła pani doktor i powiedziała, że może spróbujemy zrobić pobranie krwi i stwierdzić, czy ja mam Adams. Oczywiście wtedy nie miałam pojęcia, co to oznacza. Na następny dzień przyszła pani doktor i powiedziała, że wynik wyszedł pozytywny, mam Adamsa 13, mam zakrzepową plamicę małopłytkową. Kiedy już, że tak powiem, dobrze funkcjonowałam i wszystko pamiętałam, to się spytałam swojego lekarza, co tak naprawdę mi jest, co mi zdiagnozowano. I lekarz mi tylko powiedział, że jest to choroba śmiertelna, niewyleczalna, ale można z tym żyć. Więc jak wyszedł, to powiem szczerze, że tak za nim mówiłam. Ja, osoba, która była wulkanem energii, okazało się, że mam w sobie bombę tykającą. To było coś, co po prostu zniszczyło moje całe życie. Więc pierwszy dzień oczywiście płakałam w szpitalu, ale potem sobie zaczęłam sama ze sobą rozmawiać, że jeżeli ja sama sobie nie pomogę, nie pokładam sobie tego w głowie, to po prostu z tego nie wyjdę. Jeżeli lekarz powiedział, że z tym można żyć, no to oznacza, że muszę mieć tyle w sobie siły, że jeżeli można z tym żyć, no to będę z tym żyć. Byłam w remisji około 2 lat, ale zaczęłam podróżować, zaczęłam jeździć na rowerze, działkę zaczęliśmy mieć swoją, więc uprawiałam sobie różne rzeczy na działkach, różne grządki tam miałam, różne rośliny, różne warzywa, więc to taka moja była odskocznia na mojej działce, bo mąż tak mi zafundował, żebym sobie odpoczywała tam. Zaczęłam się dość słabo czuć, czyli znów mi się zachciało spać, non stop brak siły, non stop zmęczenie, zaczęłam słabo widzieć i trafiłam, można powiedzieć, dosyć szybko do tego szpitala, że 3 dni miałam planoferezy, tydzień czasu byłam na takim wyprowadzeniu. Kiedy zachorowałam, to muszę powiedzieć, że jeszcze bardziej jesteśmy życi z sobą, bardziej jesteśmy bliżej siebie, a przede wszystkim w ogóle widzę, jak dzieci na to reagują, jak reagował na sam początku. No wiadomo, nie chciał przyjąć tego do wiadomości. Młodszy syn w ogóle przez 2 tygodnie do mnie nie odzywał się, nie odbierał telefonów, ale tak, rodzina to była we mnie taka siła, oni mi dawali taki power do życia. W chwili obecnej zajmuję się grupą wsparcia osób, które są chore na taką chorobę jak ja, czyli nabytą zakrzepową plamicę małopłytkową. Chciałabym gdyby otworzyć ludziom oczy, że jest taka choroba, żeby ludzie byli więcej świadomi takiej choroby, ponieważ edukacja, jeżeli chodzi o tą chorobę, jest bardzo nikła. Jestem cały czas na lekach. Ten nowy lek, który daje wielkie nadzieje osobom, które są chore na zakrzepową plamicę małopłytkową. Mam nadzieję, że w niedługim czasie ten lek trafi również do Polski. Moim wielkim marzeniem jest to, żebym wyszła z tej choroby, żebym była w remisji, żeby to już mi nigdy nie powróciło, żebym nie musiała odwiedzać szpitala.
musimy obać cieszyć życie.